A my już w tej chwili mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, a będzie nim dr Maciej Socha, ginekolog, położnik, specjalista do spraw perinatologii. Dzień dobry. Dzień dobry, Beato. Miło Cię widzieć ponownie. Również. Szkoda, że w takich okolicznościach niestety, bo miało nie być ani jednej więcej. Tymczasem znów dochodzi do tragedii. Umiera 33-letnia pani Dorota z Bochni. Była w 5. miesiącu ciąży. Za wcześnie odeszły jej wody płodowe. Zmarła z powodu sepsy. Kiedy zapadła decyzja o przerwaniu ciąży, no było już niestety za późno. Sprawa oczywiście jest wyjaśniana, ale Ministerstwo Zdrowia powiedziało, że doszło do naruszenia praw pacjentki. Szpital się broni. Powiedz, jaka jest twoja ocena na podstawie tego, co już wiemy? Przede wszystkim szczere wyrazy współczucia i głębokie kondolencje dla rodziny. To ogromna tragedia, o której pamiętasz, jak ostatnio rozmawialiśmy, mówiliśmy w kontekście, o tym się nie mówi film, o tym, co przeżywają pacjentki, które mają płody z nieprawidłowościami i chciałyby, żeby wykonano terminację ciąży. Mówiliśmy wtedy, że ani jedna więcej pacjentka nie powinna umrzeć. To jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ ja po raz kolejny chcę powiedzieć, że nie zamierzam wypowiadać się na temat poszczególnych przypadków, ponieważ nie występuję tutaj w roli biegłego i komentowanie takich pojedynczych zdarzeń jest trudne, tym bardziej, że to są kosmicznie trudne sytuacje, ponieważ czymś innym jest odpłynięcie płynu owodniowego u pacjentki w 17 tygodniu, a czymś innym w 20. I w każdej z tych sytuacji mamy do czynienia z innym przypadkiem, jeżeli ten płyn odpłynął całkowicie albo tylko częściowo. Do tego liczą się też parametry infekcyjne. Ja pomimo tego, co powiedział rzecznik praw pacjenta, że twierdził naruszenie prawa do udzielania świadczeń z aktualną wiedzą medyczną, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że ja też zawsze stanę za moimi kolegami i koleżankami ginekolożkami, ponieważ ja mam głębokie przekonanie, że tutaj pewne nieprawidłowości organizacyjne, te decyzje polityczne, które się zadziały pod koniec 2020 roku, to one właśnie doprowadziły do tego, co teraz się wydarzyło. Wczoraj słuchałem też wypowiedzi Piotra Sieroszewskiego. Pan profesor jest szefem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. To onieśmielająco mądry facet, ale też odważny lekarz. Nie wiem, czy słyszałaś, ale powiedział, że ktoś, kto chciałby kierować się w swoich działaniach medycznych klauzulą sumienia, powinien zmienić specjalizację. I oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich nas, którzy mają swoje przekonania, też religijne, to chciałbym powiedzieć, że nie powinno mieć miejsca coś takiego jak sytuacje, w których, no wyobraź sobie, że pracujesz jako lekarka i teraz dowiadujesz się, że twój dyrektor, szpital albo twój konsultant wojewódzki, ktokolwiek zdecydował, że na przykład przyjęto skarpetkę Jana Pawła II jako relikwię, nazwano szpitalem Jana Pawła II i zadeklarowano, że tam nie będą odbywały się przerwania ciąży. No to jest jakiś koszmar i wypaczenie. I ja po raz kolejny powiem jeszcze raz głośno, że ja winię za to, co się wydarzyło, też polityków. Te zmiany prawne, które się zadziały, pomimo tego, że politycy oczywiście głośno i wyraźnie mówią, że przerwanie ciąży jest dopuszczalne. Stan zagrożenia zdrowia i życia pacjentki jest wystarczającą przesłanką do tego, żeby ciążę przerwać. A czy podzielasz zdanie profesora Sieroszewskiego, na którego przed momentem się powołałeś, a także całego oświadczenia Towarzystwa Ginekologów i Położników, że w tej chwili lekarze są szkalowani, że trwa na nich nagonka, że to jest publiczny lincz, a przecież jako lekarze są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa, tak w skrócie o tym oświadczeniu. Czy też masz wrażenie, że trwa publiczny lincz lekarzy ginekologów? Wiesz co, no, oczywiście, że ten lincz trwa. Ja powiem więcej, ja nawet rozumiem, dlaczego ten lincz trwa. I nie chcę powiedzieć, że nie dziwię się tym wszystkim, którzy wyrażają swoje tak trudne dla nas lekarzy do przyjęcia opinie, czy tam to, co napisała Magda Mołek na przykład. Bardzo mnie to dotknęło i przyznam szczerze, że serce mnie boli, ale z drugiej strony myślę sobie, że po prostu ktoś, kto nie zna środowiska lekarskiego, będzie się tak zachowywał, bo dla nas jako pacjentów też, lekarze to po prostu pewna grupa osób. Natomiast no nie ma co ukrywać, że również w naszym środowisku są osoby, które nie chcą przerywać ciąży nawet zgodnie z prawem. Osobiście uważam, że
musimy też oczyścić się z tych osób. Musimy też zadbać o to, żeby w naszym środowisku po prostu nie dominowały takie zachowania i takie opinie. I powinno być coraz więcej szpitali, w których przerwania ciąży można dokonać. Ja mam nadzieję, że no pomimo tego, że to było straszliwymi kosztami okupione, że właśnie teraz znajdziemy się w takiej sytuacji, która pozwoli nam jeszcze jaśniej wyjaśnić to, kiedy można przerywać ciążę. No, minister zdrowia powołał specjalną komisję, specjalny zespół, który ma wyjaśniać, ma stworzyć rekomendacje i tworzyć szkolenia. Być może my tego też potrzebujemy. Ja tutaj biję się w piersi, nie wiem, czy mam prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich ginekologów, ale biję się też nasze wspólne piersi, że powinniśmy się też oczyścić z niektórych osób, niektórych zachowań. Ja mam nadzieję, że ta komisja, ten zespół, który powstanie, stworzy rekomendacje, które wielu kolegom pomogą. Może one nie są potrzebne mi w Gdańsku, bo wiem, że te ciąże zgodnie z prawem przerywamy. Ale są miejsca, gdzie to się zwyczajnie dzieje z różnych przyczyn, być może da to więcej odwagi. W tej komisji jest na przykład profesor Wielgość jako konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii. Jest profesor Huras, jest profesora Świątkowska-Freund. No, znamienite osoby. Wreszcie jest też konsultant krajowy. Więc czekam z niecierpliwością na to i mam nadzieję, że po raz ostatni mówię ani jednej więcej. Chociaż przypominam, że medycyna jest bardzo trudną dyscypliną, w której nie zawsze udaje nam się osiągnąć sukces, ale musimy działać tak, żeby zmaksymalizować na to szanse. Zresztą ostatni element, tak w moim słowotoku pozwolę sobie o tym wspomnieć. Minister Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, wspomniał o tym, że zostały naruszone prawa do udzielenia informacji tej pacjentce. I to jest to, co ja postuluję od jakiegoś czasu, żeby ten ciężar decyzyjny został nie to, że zrzucony, ale przeniesiony w to miejsce, w którym powinien być. A więc w centrum procesu decyzyjnego powinna być kobieta, powinna być pacjentka po udzieleniu jej rzeczowej informacji na temat szans na przeżycie płodu, na donoszenie ciąży, na jej szczęśliwe zakończenie w obliczu grożącego jej ryzyka. To ona powinna podjąć decyzję o tym, czy akceptuje takie ryzyko dla jej życia i zdrowia. To bardzo ważna rzecz. Ja wiem, że dla komuś może się to wydawać mało istotne, ale walka o prawa kobiet, walka o wolności, to jest tak naprawdę basic, ten cały background tego, o czym my teraz dyskutujemy, bo my mówimy o prawach do pewnych wolności. To też mnie osobiście bardzo interesuje i dotyka, kiedy słyszę, że pacjentki nie poinformowano o tym, co się z nią dzieje. No właśnie, mówisz o tym prawie do informacji, a także o komisji, która ma wypracować nowe wytyczne. To jak te wytyczne wyglądają w tej chwili, że w zależności od tego, do jakiego szpitala trafi pacjentka, w jednym dostanie prawo do informacji, znaczy będzie miała to prawo do informacji, a w innym nie. I mówisz też, że być może te nowe wytyczne spowodują, że niektóre szpitale się odważą, niektórzy lekarze się odważą, żeby podejmować jednak szybciej czy odważniej decyzje. To właśnie jak to wygląda? Jaka jest różnica pomiędzy dużymi szpitalami, nie wiem, ośrodkami uniwersyteckimi, a mniejszymi szpitalami? To bardzo trudne pytanie, ponieważ tutaj musielibyśmy dokonać jakiejś takiej analizy i geograficznej, i politycznej, i wreszcie osobowej. Są województwa i znowu to też dostaje mi się za to, że mówię to głośno i wyraźnie, ale chyba wszyscy o tym wiemy i to czas, żebyśmy też odważnie o tym powiedzieli. Są województwa, w których ze względów politycznych organizacja pracy jest taka, że na przykład dany oddział deklaruje, że nie będzie wykonywał przerwania ciąży. Dodatkowo kierownik tego oddziału rzeczywiście zabrania wykonywania takich procedur. Tym samym to jest trochę takie zastosowanie fikcyjnej reguły Bolama w prawie, że jeżeli informacja, którą przekazalibyśmy pacjentce, nie zmieni naszego postępowania, no to może nie warto jej tego udzielać. No w Polsce ta reguła po pierwsze nie obowiązuje. Po drugie mamy cały czas
obowiązujące jasno i klarownie prawo mówiące o tym, że stan zagrożenia zdrowia i życia pacjentki jest wskazaniem do przerwania ciąży. Pacjentka powinna mieć udzielonej pełnej i jasnej informacji. Tymczasem ja mogę oczywiście opowiadać o tym i wszyscy możemy opowiadać o tym, jak powinno być. Ale praktyka jest taka, że to się zwyczajnie nie dzieje. I od prawie 3 lat ja mówię o tym, że spójrzmy, jakie są realia. Realia są takie, że efekt mrożący wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej spowodował pewne zmiany. Wypowiedzi polityków, wypowiedzi pewnych organizacji, które wspierają innych polityków, są takie, a nie inne. Niektórzy powołani przez oczywiście rządzących wojewodowie podejmują decyzje takie, a nie inne o wpływaniu na konsultantów wojewódzkich. Oczywiście mamy mnóstwo odważnych, o których słyszymy, co robią, jak działają. Ale jednak nie powinno być pozostawione to takie pole do swoistych nadużyć, do pewnych decyzji, które mogą pacjentkom zaszkodzić. Więc jeszcze raz powiem, ja biję się w nasze piersi ginekologiczne. Powinniśmy się oczyścić z niektórych zachowań. Jestem, przyznam szczerze, dumny z tego, jak słyszę i niektórych kolegów, konsultantów krajowych. Kiedy słyszałem wczoraj profesora Sieroszewskiego, to po prostu serce mi rosło i mam nadzieję, że ten przekaz też trafi do tej wąskiej, bo wąskiej, ale jednak cały czas istniejącej grupy ginekologów, która obawia się. Rozumiem też ich dlaczego, ale to po prostu musi ulec zmianie. A czy ty kiedykolwiek miałeś takie obawy? Chciałabym cię po prostu zapytać, jak się czujesz wobec prawa, które obowiązuje w Polsce jako lekarz? O co się boisz najbardziej? Z czym się najmocniej nie zgadzasz? I co powinno się zadziać, żeby wykonywanie tego zawodu nie było obarczone lękiem? Wiesz, to my w medycynie zawsze się będziemy obawiali, czy nasze decyzje są tymi dobrymi decyzjami. Ja za każdym razem rozmawiam z pacjentką, przedstawiam jej pełne opcje tego, co może się zdarzyć i podejmujemy po prostu decyzje razem. To jest takie konsyliarne podjęcie decyzji, a ważną osobą w tym procesie decyzyjnym jest oczywiście pacjentka. To jest tak, że dokumentacja z mojego szpitala, kiedy jest przeglądana, to nie są przeglądane usunięcia macic, tylko właśnie powody przerwania ciąży. Ja natomiast przestaje się bać w momencie, kiedy staje przede mną płacząca kobieta, błagająca. Wyobraź sobie, że po prostu, jeżeli mnie jako lekarza musi błagać ktoś o to, żebym pomógł tej osobie, to po prostu myślę, że coś jest nie tak. Więc ja pomagam pacjentkom. Cały mój zespół stara się i działamy jak najlepiej możemy. Ale rzeczywiście to kobieta powinna być w centrum procesu decyzyjnego. Tym, co by mi pomogło osobiście, byłaby na pewno depenalizacja aborcji. I wyobrażam sobie, że wielu z lekarzy też by przestało się obawiać jakichś konsekwencji. Ja na początku powiedziałem, że medycyna jest taką sztuką i ta każda sytuacja kliniczna jest różna. Ja dlatego też się nie wypowiadam na temat pojedynczych sytuacji, ponieważ to by było zwyczajnie nieuczciwe. To są bardzo trudne, jednostkowe sytuacje i musimy je po prostu analizować pojedynczo. I po prostu czasem coś może się nie udać, coś może nie wyjść. Ale na pewno na nasze decyzje nie powinny wpływać strachy, procesy polityczne. Bo to, czego ja się czasem obawiam, to, że właściwie w każdej z moich podjętych decyzji medycznych mógłby znaleźć się taki biegły, taki prokurator, który by powiedział, no tak, ale panie doktorze, przecież na przykład jeżeli chodzi o sepsę, mamy świetne antybiotyki, sepsy w dzisiejszych czasach się leczy, czy naprawdę nie mógł pan poczekać chwili? No przecież znamy te pojedyncze przypadki, kiedy przy przedwczesnym odpłynięciu płynu owodniowego pozytywnie zakończyła się ciąża. To są jednostkowe przypadki, ale jeszcze raz podkreślę, to nie ja powinienem tą decyzję podejmować, ale pacjentka. To w zarządzaniu ryzykiem medycznym mówimy o pewnym apetycie na ryzyko. Jeżeli pacjentka nie ma ochoty ryzykować swoim zdrowiem i życiem, to my powinniśmy to uszanować, tak jak w dzisiejszych czasach szanujemy decyzję o tym, że pacjentka może, powinna mieć zakończoną ciążę, jeżeli dalsza jej kontynuacja zagraża jej zdrowiu lub życiu, a takie zaświadczenie wystawił psychiatra. Realnie to się nie dzieje we wszystkich szpitalach. Szczęśliwie jest coraz więcej tych szpitali i coraz więcej pacjentek uzyskuje fachową pomoc. Ach,
bardzo bym chciała, żebyśmy już nigdy nie musieli rozmawiać o takich tragediach, żebyśmy się po prostu spotykali w zupełnie innych okolicznościach, ale niestety znów to się zadziało. Ginekolog, położnik, doktor Maciej Socha był gościem Onet Rano. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję.